Wielkie wyprawy małych pszczół zostały nagrodzone. Młody wałbrzyszanin Arkadiusz Jankiewicz został jednym z finalistów polskich konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej. Szanowny pan Arkadiusz Jankiewicz, strasznie poważnie to brzmi. Jesteś przerażony, pewnie widzę. W związku z pańskim sukcesem, jakim jest zakwalifikowanie się do 25. finałowego konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej, pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o pana sukcesie. Jesteśmy przekonani, że jest on początkiem drogi do kariery. Nie wiem jakiej kariery. Naukowej. Broń Boże innej. Arkadiusz Jankiewicz jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Obecnie studiuje na kierunku medycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz gratulacji dla ciebie i dla środowiska, to są to również gratulacje dla drugiego liceum, dla pana dyrektora Wróbla, który jest z nami, bo cieszymy się, są to nasze wałbrzyskie szkoły. Od 1 stycznia jeszcze w dodatku jest to szkoła, którą prowadzimy. Życzymy podobnych sukcesów pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym. Pierwsze liceum pewnie potraktuje to jako zaproszenie do rywalizacji. Wszystkiego dobrego tobie, gratuluję, dziękujemy i obyś się tak, proszę zdjęcie, obyś się tak rozwijał jak do tej pory, panie dyrektorze, wszystkiego dobrego i oby pan tak pielęgnował te talenty wałbrzyskie, tylko jeden warunek, żeby wracały. To jest moje miasto i bardzo się cieszę, że jestem tak mile przywitany przez pana prezydenta i przez wszystkich radnych. I to naprawdę też był wielki dla mnie zaszczyt móc zasiadać tam na sali obrad. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. 13-osobowe jury polskich eliminacji zakwalifikowało 20 projektów 26 autorów. W związku z moją wielką pasją do mikroskopii postanowiłem połączyć pasję do owadów i do mikroskopii i stworzyć metodę, która by określała zasięg lotu pszczół właśnie wykorzystując techniki mikroskopowe i będąc zupełnie nieszkodliwą, na to mi bardzo zależało. I co więcej, ta metoda miała mieć bardzo szerokie aspekty praktyczne, tak mogła być zastosowana przez pszczelarzy, bo to oni są grupą docelową. Praca Arkadiusza Jankiewicza zatytułowana Wielkie wyprawy małych pszczół dotycząca zasięgu lotu pszczoły miodnej na podstawie analizy palinologicznej składu jej odnóży pyłkowych znalazła się pośród 3 najwyżej ocenionych, dzięki czemu weźmie udział w finale europejskim konkursu. Jako, że jestem laureatem właśnie tego konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej i będę reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych, to tam pokażę to w większej liczbie osób i przede wszystkim jury międzynarodowemu, które jest z całej Europy, Ameryki, Izraela, Chin i chyba jeszcze Kanady. Podczas spotkania z prezydentem i radnymi na sesji Rady Miejskiej, gdzie został bardzo mile przyjęty i wyróżniony, przedstawił również prezentację dotyczącą swojej pracy. Prezydent Roman Szałemej pogratulował sukcesu młodemu wałbrzyszaninowi, którego badania mogą w przyszłości mieć wpływ na rozwój pszczelarstwa zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz pozwolą alergikom na korzystanie z dobrodziejstw produktów pszczelarskich, co może stać się swoistą rewolucją.